Jesteśmy na gorąco po zakończonym meczu Wieczystej z Hutnikiem 2, zakończony zwycięstwem Wieczystej 3-2. Jest z nami kapitan zespołu Hutnika Przemysław Antoniak. Cześć Przemek. Na gorąco, jakie przyczyny takiego wyniku, jak ty to widziałeś z boiska? To znaczy głównie pierwsza połowa, gdzieś tam byliśmy w mieszanym pressingu, znaczy część chłopaków szła wysoko, część zostawała niżej, stąd gdzieś tam brakowało nas, szczególnie w środku pola. Wieczysta często wyprowadzała ataki środkiem, szukała piłek prostopadłych i brakowało nas po prostu. Była dziura, duże przerwy między linią obrony, linią pomocy. Myślę, że to był główny powód tego, że straciliśmy bramki. No, pierwsza bramka, wiadomo, stały fragment, gdzieś tam młody chłopak z juniorów, niedoświadczony, dograł niedokładnie, poszła kontra, straciliśmy pierwszą bramkę. Trochę nas tu podłamało, próbowaliśmy jeszcze ratować sytuację. Później ja gdzieś tam Damianowi Burasowi wsadziłem nogi, sędzia to zinterpretował tak, jak zinterpretował. Moim zdaniem ja trafiłem w piłkę, Damian gdzieś tam próbował oddać strzał, ja byłem pierwszy, no ale sędzia podjął taką decyzję, nie inną. No i tak to wyglądało z mojej perspektywy w pierwszej połowie. No, w drugiej połowie sytuacja mocno się zmieniła, bo strzeliście bramkę, potem zawodnik Wieczystej dostał drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę. No i wydawało się, że wracacie do tego meczu, a tak naprawdę w ofensywie trochę to wyglądało, jakbyście bili głową w mur. To znaczy pierwsze minuty drugiej połowy wyglądały nieźle, zaczęliśmy właśnie, poprawiliśmy ten pressing, poszliśmy wyżej, Wieczysta też już zaczęła grać bardziej na swojej połowie, szukała gdzieś niskiego pressingu, próbowała odbierać piłkę na swojej połowie, nie siadali tak wysoko na nas, ja z Mariuszem miałem trochę więcej miejsca do wyprowadzenia piłek, robiło się trochę więcej miejsca i zaczęliśmy kombinować pozycyjnie, no ale tak jak mówisz sam, gdzieś brakowało jeszcze tego wykończenia, może to kwestia tego, że gdzieś tam młodzi chłopcy na skrzydłach, kilka niedokładnych dośrodkowań, stąd brało się te właśnie walenie głową w mur, tak jak powiedziałeś, no, tak to wyglądało. Skład nie wyglądał tak źle, jeśli chodzi o stosunek zawodników, ilość zawodników tak naprawdę z pierwszego zespołu, ale strasznie wyglądacie na zmęczonych. Czy ta podróż do i z Puław, praktycznie dwa dni spędzone w podróży, myślisz, że mogło mieć wpływ też na dzisiejszy mecz? Znaczy ja bym nie szukał przyczyn gdzieś tam w tym, co się działo wczoraj. Wiadomo, byliśmy na trudnym wyjeździe w Puławach, kilku zawodników, w tym ja, spędziliśmy dość sporo czasu w busie. Natomiast nie szukałbym tam jakichś przyczyn. Wiadomo, dzisiaj był nowy dzień, mieliśmy czas, żeby się wyspać, odpocząć. Powinniśmy ruszyć od początku, no ale tak skończyło się, jak skończyło. Dzięki Przemek i powodzenia w dalszych meczach.